2, 3, 4, raz, dwa, startujemy. Michał Olejniczak, Łomża Liga Kielce. Michał, najpierw sprawdzimy, jak bardzo jesteś przejęty przed Final Four. Co było dzisiaj na śniadanie? Dzisiaj na śniadanko był omlecik. Co jeszcze więcej? No, normalnie wszystko. Przyszliśmy razem, zerowaliśmy się o 9 rano na śniadaniu. Zjadłem tego omlecika, tak jak powiedziałem, wypiłem szklankę wody i to jest w zasadzie to, co dzisiaj zjadłem na śniadanie. A co z obiadem? Obiad był bardzo smaczny, mieliśmy kurczaka w cieście, do tego ziemniaki i porcje warzyw. Wszyscy jecie to samo? Nie, mamy do wyboru ryż, mamy do wyboru makaron, ziemniaki, kurczaka, rybę. Także jest wybór i każdy może sobie wybrać to na samą ochotę. Czy macie okazję do spotkania się z zawodnikami innych drużyn? I nie mówię specjalnego spotkania, tylko przechodzicie obok, patrzycie, widzicie, pozdrawiacie się. Tak. Bo spacie w jednym śpicie w jednym hotelu. Tak, wszyscy jesteśmy ulokowani w jednym hotelu i każda drużyna ma tutaj taki swój meeting room. I kiedy mamy tą porę obiadową, czy tutaj są jakieś sesje wideo, mamy okazję, aby minąć się z zawodnikami z innej drużyny. No i jak na nich patrzycie, jak na faworytów? Na pewno zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy silną drużyną i te drużyny też nie są nam obce. Są to drużyny z najwyższej półki i ten turniej gości tylko i wyłącznie 4 najlepsze drużyny w Europie. No i kto będzie pierwszy? Oczywiście wierzymy głęboko, że to my będziemy i to jest nasze marzenie, aby ten turniej wygrać. No a tak procentowo jak oceniasz szansę? To bardzo trudno powiedzieć, bo nie chcę o tym mówić, ale w takich turniejach też często zdarza się, że decyduje dyspozycja dnia, ponieważ nie zawsze tutaj wygrywa faworyt, natomiast my wiemy jedno, mamy swój cel, przyjechaliśmy tutaj w jednym celu i naszym marzeniem jest to, aby ten turniej wygrać. Michał, ile masz lat? 21. Czy myślisz, że w wieku 21 lat można osiągnąć szczyt marzeń klubowych w Kielce Rennsteins? Myślę, że tak, bo po części właśnie to osiągam. Ja od małego marzyłem o tym, żeby tu się znaleźć. Naprawdę oglądałem te wszystkie turnieje Final Four i to powodowało u mnie ciarki na plecach, a samo już tutaj bycie, samo stanie tutaj wśród innych zawodników, którzy są na topie, także to powoduje ciarki na plecach i cieszę się, że mam taką okazję, że otrzymałem taką szansę od klubu i jestem naprawdę mega szczęśliwy z tego powodu, że mogę tutaj dzisiaj być. Ciarki na plecach to jedno, ale drugie, czy kolana nie będą drżały o 21-latka? Mam nadzieję, że nie. Staram się od tego wszystkiego odciąć i na pewno dzisiaj wieczorem postaram się zapomnieć o tej całej atmosferze, która tutaj panuje i po prostu skoncentrować się na meczu, bo to jest najważniejsze. Dobrze, to ja w takim razie powiem Ci tak. Mamy stanowiska w drugim rzędzie za Waszą ławką rezerwowych. Jak jutro wygracie, jak w sobotę wygracie z Telekom Wesprem, możesz podbiec i pozdrowić kogo chcesz. Wiem, że będzie taka szansa, natomiast nie wiem, czy będę o tym pamiętał, czy będę szczęśliwy, czy będę zdołowany. Mam nadzieję, że będę szczęśliwy, że będziemy razem się cieszyć po tym meczu. Jeśli będzie okazja, to pozdrowię. Dziękuję. Dziękuję bardzo.